Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Lego Batman. I jak zawsze na samym starcie przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o tym, że link do mojego Instagrama oraz drugiego kanału znajduje się w opisie. Słuchajcie, mam już dużo pomysłów na to, jak będziemy prowadzić tamten kanał, jak będę prowadzić, co tam się będzie znajdować. Cholernie głupie pomysły, ale myślę, że z tego słynie cały w ogóle YouTube. Ale to my się pogramy sobie w międzyczasie, kontynuujmy historię. Wreszcie, słuchajcie, z tydzień nie grałem w grę, z tydzień mnie, słuchajcie, w ogóle nie było przy odcinkach i tak dalej. Więc wreszcie mam okazję. Moi drodzy, ptak oraz krokodyl wreszcie razem, co? Chcesz, żebym wyczyścił tobie zęby? Czekaj, co to jest? Glinę? Słyszałeś je? Ha! Zapomnij, że jesteśmy kreaturami wody. Potworami z wody. Wynośmy się stąd. Wreszcie, słuchajcie, jakiś spokojniejszy odcinek. Jeszcze muszę do mikrofonu, bo już widzę, ja muszę oddalić to, oddalę, słuchajcie, bo już widzę, że że trzeba po filtr zamontować, bo są jakieś tam delikatne przestery. Cały czas, słuchajcie, jestem nieprzyzwyczajony do końca do różnych dźwięków i tak dalej tutaj. Więc pewnie będę zachowywać się dość dziwnie, że tak powiem. Ciągle patrząc gdzieś tam tutaj, tego owego, czy ktoś nie przyjechał. Ja oczywiście czekam tym razem na rodziców, aż przyjdą. Także podobno mam dostać telefon, ale wiecie jak to jest. Wiesz jak jest, byczku. Co by się robiło? No kurczę, możemy nurkować. O, coś zrobiłem, cokolwiek to było. Aha, zyskałem bomby. Na którym się bomby wypuszczało? No i bomba. Niestety nie zdążyłem przeczytać, co pisała kij z tym. Słuchajcie, wymyśliłem super pomysł. Krokodyle. Dobra. O, i minikidzik. I w porządeczku. Słuchajcie, wymyśliłem dużo, dużo fajnych pomysłów odnośnie tego. Co? O, co to jest? O nie, namierzyli mnie! O, i drugi minikicik przypadkiem. Gubię wątki, wiem, słuchajcie, ale... Bo tutaj to nie jest aż tak łatwe prowadzenie odcinka i ogarnianie tutaj, wiecie. Tutaj coś się stuknie, tutaj się coś puknie, ja mam takie kurcze, czy na pewno wszystko wyłączyłem i tak dalej. Więc musicie mi na razie przynajmniej wybaczyć takie rzeczy. Wracając do wątku, słuchajcie, wymyśliłem super pomysł, jak głupio wydać pieniądze, jak zrobić z tego śmieszny odcinek, więc na pewno zaglądnijcie tam, jeżeli teraz oglądacie ten odcinek na tamten kanał. Nieważne kiedy, znajdziecie sobie na pewno coś dla siebie, szczególnie z tych nowych odcinków, mniej cringe'owych. No i tyle. Zobaczymy, czy te stare w ogóle będą. Na razie w ogóle, słuchajcie, się nie zajmuję. Nie zajmowałem YouTube'em przez ojej. Przez dłuższy czas, tak jak mówiłem. Raczej z YouTube'em na razie trzymam się dość daleko. O, tyle już odkryliśmy, że możemy pod tą wodą. A co tu, coś tu będzie fajnego? Czy co jest? A, po prostu otworzymy, dobra. Nie chcę za dużo zdradzać, bo na pewno ten odcinek
Chociaż w ogóle sobie patrzyłem, to tak z miesięcznym jakoś wyprzedzeniem jesteśmy. Mam nagrane jakieś na miesiąc odcinków ogólnie wszystkich, z Goticzka, z tego Lego. Teraz jeszcze jak rozpoczniemy grę Inside po tym Lego, to a myślę, że to szybciutko zajdzie, bo Lego to jest taka seria, żeby sobie tylko, wiecie, pograć na chillku, nie? I tyle, Dobra, w sumie już wiem, co trzeba zrobić, zapomniałem, dobra. A słuchajcie, Inside to myślę będzie, no, to będzie mocna gierka. Więc myślę, że szybciutko, kiedy będzie tylko okazja, usiądę i nagram wszystkie odcinki. Nie, naraz. O, nie jest. No mówię, jak będę się czasem gubił wątek i dziwnie zachowywał, no to wiecie czemu. Więc Lego to jest taka, wiecie, gierka, żeby sobie pograć i tam chillera, utopia i mieć troszeczkę wywalone. A Inside będzie taką gierką, którą na pewno będę chciał ograć, bo pewnie z tego co pamiętam, przynajmniej od dłuższego czasu za tą gierką polowałem. Udało się. Wysnajperowałem giereczkę i myślę, że będziemy się przy niej bawić fantastycznie, więc od razu zapraszam na serię z Inside. No, cofnijmy się. Żeby nie dawać dużych spoilerów za bardzo, to odnośnie tych odcinków na tym kanale, chociaż mogą już one się pojawić. Jeżeli widzicie ten odcinek, w ogóle z datą premiery, jeżeli już widzicie ten odcinek, to myślę, że na spokojnie możecie sobie wejść na kanał Czechu Vlog, bo niedługa droga została do tego, żeby te odcinki zrealizować. Powiem wam tak, każdy myślał o tym w dzieciństwie, ale nikt tego nie zrobił, bo by go rodzice zabili. No. Możecie myśleć, o co tutaj chodzi. Super złoczyńca. Och, to chyba ja. O nie, wieżyczki! Rakiety! Zastanawiam się jeszcze, czy jak mamy naszego super złoczyńcę, to możemy jakby go stracić przez to, że giniemy? Chyba tak, chyba mi się wydaje, że możemy. O nie, kolejna rakietka, nie! Dupie. A tutaj jest zadyma. Szybko, na krokodyla! Nie, dla... O, minikit. To ja bym przygarnął z chęcią. O nie! Można to jakoś tutaj odblokować? Chyba nie. Dobra, uciekajmy! Szybko! Będą nas gonić rakiety. O, już widzę kolejnego minikita. A nie. Myślałem, że jak teraz to rozbijemy, to minikit wleci. No, jak to się robiło? To trzeba jakoś... A pod wodą dostaniemy? Rakietą, czy nie? Wydaje mi się, że chyba dostajemy jakiś tam damage pod wodą, mimo tego, że jesteśmy pod wodą. Chyba tak, no. To są giga odporne rakietki. A to co to było? To chyba do helikopterów jakieś bomby podawało, czy coś takiego, nie? Tam jak ostatnio... Nie mam pojęcia, co zrobiłem, ale coś zrobiłem widocznie. Także super. A, może po prostu trzeba w to postrzelać, tak? Możliwe. Trzeba to jakoś odblokować, nie? Nie wiem, jak to zrobiłem poprzednio, przed chwilą w sensie. Ale jakie zrobiłem. Cośmy poprzednim razem robili? O, nic, po prostu właśnie tak robiliśmy, tylko czemu teraz zadziałało? Nie wiem. O, i minikit. Byk. Co wam, słuchajcie, jeszcze powiem za ciekawostki. Yy...
to, że miałem plan, słuchajcie, na odnośnie w ogóle tego Czechu vloga teraz troszeczkę. Troszeczkę. Będę wracał tam, bo nie tylko słownie, bo ogólnie też. O, minikit! Czemu ja go nie podniosłem? Nie wiem, ale mamy już 5, ty, to chyba rekord jest w ogóle. Będę wracał, słuchajcie, do tego Czechu vloga i nie tylko słownie, bo chciałem właśnie tam. O, tu jest minikit. Proszę powiedz, że krokodyl ma jakieś przyspieszonko. Easy boys. O, tu jest w ogóle do rakiet, ja się cofałem aż tak daleko. Dobra, będę wracał, słuchajcie, trochę do tego Czechu vloga, bo próbuję tam wrócić. Więc na pewno jakimiś nawiązaniami i tak dalej. No ponieważ vlogi to jest to coś, co zacząłem i co chciałem robić głównie. Ja też wolę, słuchajcie, oglądać vlogi niżeli gameplaye. To też zależy z jakiej gry, wiadomo, ale tak, że jakimś fanem gameplayów jestem, to bym skłamał. Zawsze jest fajnie obejrzeć jakąś dobrą grę, na przykład jak ja nie mam PlayStation. Jak ktoś nagrywa jakiś tam... jak on miał, to zapomniałem. Tobolt, ale... Tivur? Tivolt? Jakoś tak. No to zawsze sobie coś tam obejrzę z tego. Z jakiegoś playaka, jak ma jakiś gameplay na przykład z tego. No to co trzeba coś wykombinować? Chyba wydaje mi się, że te bomby to my musimy brać. I tak wiecie, pyk. No chociaż nie wiem, którym się podnosi. No na A skaczemy tutaj. Może nie tym, może dawaj tu krokodyla, co się zbugował chłop. Krokodyl ma jakąś super umiejętność oprócz skakania? Chyba nie. Czy ma super umiejętność tutaj, ale pytanie, czy on może brać bomby. A, tutaj bomby są. Dobra, to się wszystko rozwiązało. No to już wiemy, co robimy. Giniemy, na pewno. To informacją dobrą nie jest. Straszna zadyma tu jest. Co to jest za poziom trudności? Halo. Więc na tamten kanał, słuchajcie. Planowałem nagrać oczywiście serię. Odcinek z polskiego YouTube Rewinda, ale słuchajcie, wymyśliłem tak kozacki pomysł. Głowa na pewno pracowała przy tych pomysłach. No, pomysł na pewno był przedni. Odnośnie, słuchajcie, Wiedźmina i może jeszcze się ujrzy, chociaż to już jest maj. Więc nie wiem, czy po prostu tego pomysłu nie zostawię sobie gdzieś tam na przyszły rok, na ten rok, ale no, mam oczywiście na myśli grudzień albo coś takiego. O nie, rozwalili nam tego. Co teraz? Odnosi, słuchajcie, Wiedźmina w jaskini. Dokładnie sobie, słuchajcie, wyliczyłem, jak to i ile to będzie kosztowało, i wyszło mi zdecydowanie za dużo, żeby to teraz w ogóle zrobić. I będzie potrzeba trochę osób, więc na pewno wiem, że jedną osobę mam, co to zadzwoni i powiem tak: ciema, trzeba coś nagrać. On mówi, czyli się spotykamy? Ja mówię, że ta. On mówi, no to idę. Tak zgaduję przynajmniej. O, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba tą rakietką tak namierzyć chyba. Chociaż trzeba najpierw rakietę wziąć. Ale wydaje mi się, że będziemy potrzebować, słuchajcie, troszeczkę więcej rakiet, ludzi do tego. Chociaż pewny nie jestem, no ale plan był taki, że jaskinia, słuchajcie, Wiedźmin, wiesz, znajduje księgę. Ciekawe, co?
Na pewno, jeżeli wszystko ten, to zapraszam na tamten kanał, bo tam się wszystko będzie znajdować. I oczywiście przepraszam za dzisiejsze gubienie wątków, przekładanie, mówienie jednego i mówienie drugiego, ale trudno mi jest się skupić na wiecie, gameplayu. Kiedy słuchajcie, ja muszę. Ale no to genialne kraty, że ona się tak przeszła. Właśnie o tym mówię, że trudno mi się skupić, jeżeli jest, wiecie, na dwóch rzeczach mogę się skupić, to znaczy multizadaniowość w nagrywaniu gameplay, czy w ogóle odcinków jest super ważna, nie? Głównie chyba gameplay, tak tutaj sobie coś mówisz, tu musisz patrzeć na ustawienia i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nie wiem, patrzenie tutaj, czy starsi nie podjeżdżają, kontrolowanie tutaj pieca, wiecie, patrzenie, czy tutaj się wszystko jest w porządku, nie? Ja tutaj też nie wiem za bardzo. O, widzicie, jaki jest teraz dźwięk? Jest, no właśnie, czasem se tam pompa musi wodę podpompować, nie? Jest tak delikatnie i to za każdym razem, aż w ogóle jak jesteś chłopie w kotłowni i ta pompa przed twarzą tak zaczyna z nistego owego grzać, to już w ogóle. Więc jest strasznie dużo rzeczy, które muszę ogarnąć. Jeszcze do tego prowadzenie logicznego odcinka, opisywanie wam... O nie, klikłem kontynuuj story, nie możecie na to patrzeć! Szybko! Nie! Absolutnie nie możecie na to patrzeć! Nie! No spoilers! Dobra. Więc słuchajcie, no to jest dużo dla mnie, na pewno muszę się przyzwyczaić tutaj nagrywając. Zresztą tutaj zastanawiam się czasem, czy w nocy nie nagrywać, bo strasznie są cienkie ściany, słuchajcie. Cienkie są ściany, więc tu praktycznie słychać każdą rozmowę. Oczywiście ja się do tego przyzwyczaję i to nie będzie żadnego problemu. Tylko wiecie, trzeba wyważać, znaleźć swój ton i wiecie, żeby też nie krzyczeć, nie przeszkadzać innym, to jest logiczne, prawda? Więc no, będę musiał się wszystkiego, słuchajcie, nauczyć. No i mam nadzieję, że kolejne odcinki będą lepsze. Prawda? Prawda. Ja oczywiście wam, słuchajcie, życzę miłego dnia i jak zawsze przypominam o łapkach w górę, komentarzach oraz subskrypcjach na sam koniec, bo nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to pomaga. I o tym, że link do mojego drugiego kanału, o którym dzisiaj chyba, kurczę, dedykuję ten odcinek, jest oczywiście w opisie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, moi drodzy. I widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale, bo odcinki są codziennie o godzinie 16 oraz 18, chyba że jest przerwa w jakichś gameplayach, ale jakby jak już wyszedł pierwszy odcinek i widzicie, że jest 15, nie? To jakby do końca zawsze będą te odcinki codziennie o godzinie 16-18 i nie ma batal. Nie wiem, co by musiało się stać, prawda? To co? Miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się tam na tej kwarantannie, która już chyba mija powoli. Dobra, siema.